Witamy naszych subskrybentów i nowych widzów. Jak dotrwacie do końca odcinka, to będzie sukces. Zapraszamy na pierwszy odcinek serii o Bułgarii. Na początek Belogradczyk, który jest tuż przy granicy z Rumunią. Biorąc pod uwagę te dziwne czasy, w jakich żyjemy, staramy się przekraczać jak najmniej granic, więc obraliśmy trasę przez Słowację i Węgry, prosto do Rumunii. Nawigację nastawiliśmy na przejście graniczne w Zwardoniu. Nikogo nie było na granicy, żadnej kontroli, następnie ustawiamy na Timișoara. Jak ktoś nie był, to warto zatrzymać się na chwilę lub dwie. Piękne miasto z ciekawą historią, niestety trochę zaniedbane. No widać, że starają się przywrócić jego dawny splendor, ale jak na razie nie bardzo im to wychodzi. Timișoara była pierwszym miastem w Europie posiadającym elektryczne oświetlenie ulic, a także jako pierwsza wprowadziła tramwaje. Co więcej, to właśnie jej mieszkańcy rozpoczęli rewolucję, buntując się przeciwko dyktatorskim rządom Ceaușescu. Timișoara jest bez wątpienia ciekawym miejscem, jeśli macie czas, warto zatrzymać się tu na dwugodzinny spacer. Kolejny postój zrobiliśmy w Baile Herculane. To był niegdyś luksusowy kurort dla arystokracji, niestety teraz popada w ruinę. Więcej o tym ciekawym miejscu możecie przeczytać na blogu. Link w opisie filmu. Baile Herculane znaczy łaźnie Herkulesa. Skoro Herkules tu zazywał kąpieli, to i my spróbowaliśmy nabrać sił. No i nareszcie Belogradczyk. Po raz pierwszy trafiliśmy tu w zeszłym roku i spodobało nam się tak bardzo, że przyjechaliśmy ponownie, co rzadko się zdarza. Niezwykle formacje skalne powstały w wyniku kompresji, gdyż cała dolina była kiedyś dnem niewielkiego morza. Skały mają niesamowite kształty, czasem do złudzenia przypominają ludzkie twarze lub zwierzęta. Każdej takiej skale towarzyszy legenda, a Bułgarzy uważają to miejsce za święte. Belogradczyk poleciła nam nasza koleżanka, która jest z Bułgarii i mówi, musicie tam pojechać. Przyjechaliśmy, słuchajcie, rewelacja. Najfajniejsze w tej pandemii jest to, że przychodzisz do takich miejsc i jesteś zupełnie sam. Zupełnie sam, nikogo nie ma. Ani jednego turysty. Bilet wstępu kosztuje 6 lewa. Forteca Caleto, a właściwie jej ruiny, rozciągają się na ponad 10 tysięcy metrów kwadratowych. Jej najwyższy punkt ma 70 metrów wysokości. Wklejona jest w skały w fascynujący sposób.
Zamek wybudowano tylko z dwóch stron, północnej i południowej. Resztę stanowią naturalne skały. Zdecydowanie warto wydać te parę lewa na bilet, gdyż można zobaczyć wszystko w zupełnie innej perspektywy niż na zewnątrz. Kącik zwierzeń fotografa. Stoję tutaj i czekam, żeby chmury przeszły, bo o, tak wygląda niebo. I widzicie, raz na jakiś czas jest taki przebłysk słońca i wtedy mogę zrobić fajne zdjęcie, bo jak jest pochmurno, to po prostu wiecie, no byle jak, tu wszystko się zlewa i nic tutaj za wiele nie widać na tych zdjęciach, więc tak stoję i czekam, no czekam, już trochę mi tu wieje, no ale dobra. W całej Bułgarii można spać na dziko. Tak więc bez stresu, fajnie, można sobie znaleźć super miejsce. My tutaj jesteśmy na górze. Teraz spróbuję pokazać. Mamy widok, o tam, na dolinkę. I tam, o dokładnie w tamtym miejscu, tam niżej jest twierdza, więc fantastyczne miejsce. No jak to w Bułgarii, no nie jest idealnie czysto. Takie niestety są realia. Ale nie jest też dramatycznie brudno, więc da się wytrzymać. Tutaj na górę, na to miejsce akurat prowadzi taka droga szutrowa. A nie jest w najgorszym stanie, ale no ktoś może nie każdym samochodem wjechać. Ale można się zatrzymać kamperem pod samą twierdzą. I też na dole w dolince jest taki fajny placyk. Ja zostawię pineski do tych wszystkich miejsc. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca. Jeśli Wam się podobało, być może chcecie wesprzeć nasz kanał i zostać naszym patronem. Jak to zrobić, znajdziecie w opisie. Będziemy wdzięczni za wszelkie komentarze, lajki i udostępnienia. Mamy nadzieję do zobaczenia ponownie w kolejnych odcinkach z Bułgarii. Właśnie umyłam głowę, nie wiem, jeszcze mi nie wyschło, ale nie szkodzi. Jakoś to tam będzie. Słuchajcie. Najfajniejsze w tej pandemii jest to, że przychodzisz do takich miejsc i jesteś zupełnie sam. Jak podeszłam do kasy, to pani tam sobie coś dłubała na Facebooku, wiecie, nawet nie zauważyła, że podeszłam. Musiałam zapukać jej w okienko, się przestraszyła biedaczka. No, nagrywam. O, mi przyniosła piłeczkę. O, no, daj, kopniemy piłeczkę, tak? Chodź tutaj. Tu malutka jest, ale już się uczy, proszę. No, czekasz na piłeczkę, tak? Proszę. Grzeczna dziewczynka. O, jaka grzeczna. No, oddasz mi piłeczkę? Tak? O, super. Grzeczna dziewczynka. Tak, będziemy rzucać, tak. No, rzucamy, tak? Rzucamy? Dobra, rzucaj, nie gadaj.